Cześć, tutaj Krzysiek. Jeszcze tylko musimy sprawdzić, jak to wygląda. Okej. I za chwilę zaczniemy sobie grać w Anno. Tylko tak, weźmiemy sobie scenariusze i pojedziemy dalej. Ostatnio przerwaliśmy grę na... Wytrawny smakosz. Tak, taka była misja. To teraz osobisty medyk królewskiej włości. Tylko tutaj sobie troszkę jeszcze... troszkę sobie jeszcze w opcjach ściszę muzykę. To jest bardzo fajne, ale trochę może tutaj zagłuszać. Dobra. Wrócimy. Nawet nie grałem. Miałem przygody. O, tu jeszcze przesunę. Muszę się przesunąć. Muszę się przesunąć. A, nie tak, nie tak. O. Powinno być ok. Dobrze. I teraz tak. Plan jest taki na dzisiaj. Przejść sobie tę planszę. Zobaczymy, czy się uda. Dawno nie grałem, ale mam nadzieję, że... Tak, gra pojedyncza, scenariusze, osobisty medyk. Okręt, którym płynął doktor Blackmore, osobisty medyk królowie, rozbił się daleko twojej wyspy. Doktor podróżował po odległych koloniach i królestwach w poszukiwaniu składników do swojego leku. Rozpoczynamy ten scenariusz. Plansza siódma. To jest tutaj piękne po prostu. Ten... Dobra, tak się załączyło szybko. Miałem przygody. Z uruchomieniem tej gry. O, mamy intro. Doktor podróżował po odległych koloniach i królestwach w poszukiwaniu składników do swojego leku. Ów lek ma pomóc w wyleczeniu dziwnej choroby, która przywiązała królową do łóżka. Uratuj doktora Blackmora, pomóż mu w odnalezieniu składników do leku i sporządzeniu skutecznego eliksiru. Czas ucieka. Przepraszam, jestem Sir Charles Blackmore. Lekarz jej wysokości. Zwracam się do ciebie w wielkiej potrzebie. Królową powaliła perfidna gorączka i osobiście kazała mi przygotować lek. Niestety mój okręt Esmeralda rozbił się o rafę. Cała załoga utonęła. Co za tragedia. Błagam cię, zabierz mnie stąd do twojego miasta. Dobrze. Zadanie pierwsze. Ocal doktora Blackmora. Ja tutaj jeszcze muszę coś zmienić, jedną rzecz. Okej. Okay. W ustawieniach. Dobrze. I teraz mamy taką sytuację. Dobra. Gra wstrzymana. I teraz możemy sobie spokojnie przystąpić do... tak. Czy to jest na czas? Nie widzę żadnego czasu. Nie ma nic ciekawego tutaj. Na razie. Gdzie te misje? Gdzie były te misje? Dawno nie grałem, ale o, tu są. Dobra. Prosi pomoc. Cele. Ocal na północnym wschodzie i zabierz go do magazynu na swojej wyspie. Okej. Okay. Na razie się wydaje, że moja wyspa... działa bardzo dobrze, funkcjonuje. Więc myślę, że będzie ok. A, to jest skróty klawiszowe. Zaraz sobie tutaj. Dobrze, tu jest ten doktor. Północny wschód. Ocalimy doktora. My przyspieszymy sobie plusikiem czas. No gra, ustawiłem teraz grę na maksymalne detale. Wszystko jest na maksa ustawione. Już i tak straciłeś zbyt wiele czasu. Zabierz mnie szybko do swojego miasta. Okej. Powracamy. Plusikiem przyspieszamy czas w tej grze. To jest fajne. To jest fajne. Teraz dużo od tego odeszło już firm. Ostatnio oglądałem tą grę na YouTubie, bo nie mam tej gry jeszcze. Wow, gdzie buduje się park dinozaurów.
Tam nie ma przyspieszania czasu. No wiadomo, to jest taki rodzaj gameplayu. Zbiera pieniądze dla twojego skarbca. Wow. Odkupcie swoje winy lub zginijcie. Wow, super. Bardzo dziękuję. Natychmiast rozpocznę pracę. Jak dotąd dowiodłeś swej szlachetności. Na honor. Czy mógłbyś jeszcze coś dla mnie zrobić? Nie ma sprawy. Do sporządzenia eliksiru potrzebuję trzech rzeczy. Musisz pomóc mi je zdobyć. Odnalazłem już specjalny środek wzmacniający, podstawowy składnik leku. Leży on gdzieś we wraku Esmeraldy. Płyń na północny wschód i zdobądź go. Drugim składnikiem jest słodki, brązowy proszek wytwarzany przez tubylców. Gdzieś na południe stąd znajduje się ukryte miasto Azteków. Spróbuj zdobyć nieco substancji zwanej kakao. Potrzebujemy też pewien wyjątkowy miód. Hanna Marel, która jest przy okazji świetnym botanikiem, ma stację badawczą na jednej z wysp. Z pewnością nam pomoże. Zwiększyła się liczba opcji budowlanych. Zdobądź tonik, miód oraz kakao i zbierz wszystkie te składniki do magazynu. No, okej. Dobrze, zobaczmy, jak sobie radzi nasze miasto. Radzi sobie nieźle. Myślę, że tutaj na razie żadnych problemów nie będzie. Mamy tak, wszystko jest na plusie chyba. Żadnych katastrofy żadnej nie ma. Żywność, ziarno i tytoń. Dobrze, tu Esmeraldę musimy znaleźć. Ale teraz tak, te budynki za chwilę będą potrzebować alkohol. Dobrze, a tutaj mamy tytoń. Dobrze by było sobie, tutaj możemy też, tu możemy robić chmiel. Dobra, alkohol może być i miód. Możemy też tutaj uprawiać. Dobrze. Zabierzmy sobie troszeczkę z ładowni teraz. Z ładowni musimy zabrać trochę rzeczy. Wytyczyć kurs! Możemy handlować, ok. Zrozumiano! Jest! Dobra. To popłyniemy może tego wraku Esmeraldy na początek. Jeszcze sobie zobaczmy. Odzyskaj tonik z wraku Esmeraldy, ale tam może być jakaś bitwa morska albo coś. Kakao na południowym wschodzie. Na północy. Nowy kurs! Jest magazyn. Okej. Rozbudowuję, ale widzę, że tam się narzędzia kończą. Zobaczmy, jaka tutaj jest sytuacja z narzędziami. Bo tutaj żadnej fabryki narzędzi nie mamy, zdaje się. Ale będziemy musieli coś tutaj zbudować. Więc zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy. O tak, to jest to, kopalnia rudy. Czy tutaj jest w ogóle gdzieś zasób taki jak ruda? Tu jest węgiel. Węgiel, widzę węgiel. A to jest ruda, okej. Dobrze. Jesteśmy na tropie. Muszę sobie przesunąć klawiaturę. Powiem tak, miałem trochę przygód z uruchomieniem tej gry. Aż na moim kanale na ten temat zrobiłem film. Ponieważ... tutaj może zrobimy sobie takie... Tu zrobimy sobie takie zaplecze. O, tak. Tu będziemy... Tu jest magazyn. Tu wydobywa rudę. A z rudy będziemy robić sobie... żelazo. I narzędzia.
Dobra, tu jest to. Jeszcze potrzebujemy... jakiegoś drwala, myślę, to możemy jeszcze zrobić. Żeby... O! W ten sposób. I ten ciąg produkcyjny żelaza tutaj byśmy już mieli. Na tej wyspie możemy też sobie robić plantację. Aha, tu potrzebujemy glinę. Czy tutaj jest glina? Jest glina, okej, super. Tylko na początku musimy trochę więcej narzędzi zrobić. Narzędzi było, widzę, na styk. Więc zobaczmy teraz tak. Tutaj się pomalutku będzie ten mój zasób zwiększał. Odsłońmy trochę mapy teraz i zobaczmy, co tutaj się w ogóle kryje na tych wyspach. Odkryłeś nowy ląd. Mamy ląd. Wow, co to jest? Ziarno, chmiel i kwiaty. Mała wyspa. Mała wyspa. Tutaj szukamy wraku Esmeraldy. Gdzieś tutaj na północnym wschodzie. Wow, takie skrzyneczki mamy. Zrozumiano! O, narzędzia, super. O, super. Zrozumiano! Alkohol na pokładzie. Warto tutaj penetrować. Są nowe budynki. Nowe budynki, czyli... Aha, dobra, tytoń. Dobra, rozumiem to. Tu jesteśmy na krawędzi już. Odsłońmy tą mapę do końca. Wędrowny kaznodzieja oddalił się. Jeszcze zasoby spadły, musimy sobie zwiększyć zasoby. A to zrobimy zwiększając ilość ludzi na naszej wyspie. Zaraz to też zrobię. Na początek musimy troszeczkę odsłonić tę wyspę. Odsłonić tą mapę. Zrozumiano! O, tu jeszcze coś jest. Doskonale! Mamy! Odnalazłeś Esmeraldę! Butelka ze środkiem wzmacniającym musi być w jednej ze skrzyń. Przynieś mi ją! Szybko! Ale wiecie co, mam pewną ładownię. Wytyczyć kurs! Ja tu zrobię jeszcze taki numer, że... Zrozumiano! Szybko to wyładuję tutaj z powrotem. Szybko to wyładuję. Co tutaj mamy? Aha, tu robi cegły. Super. To już tego nie muszę robić, okej. Dobrze, przeładunek towarów. Wszystko wyładuję. Tak. Wszystko wyładowujemy i wracamy. I wracamy tutaj do naszego wraku. To jest ta pierwsza, łatwiejsza część misji. Czy tu jeszcze jakieś skarby są? Tu jeszcze coś jest. Dobrze, mamy 74 monety na minusie, na saldzie, ale zaraz sobie to zmienimy. Tam był kaznodzieja, który dawał mi takiego buffa, okej. Mamy to. Odsłonimy sobie jeszcze pozostałą część mapy, ponieważ mnie to interesuje, którą wyspę warto byłoby jeszcze zasiedlić. Ja korzystam też z klawiatury. Przydałaby się jakaś fajna, duża wyspa. O, jak na zawołanie. Tu jest chmiel. I tu pszenicę można hodować i kwiatki jeszcze jakieś. Natknięto się na nową wyspę. O, i tu jest chyba ta pani, nasza koleżanka. Pogadajmy z nią. Hanna Marel. Wyjątkowy miód. Można nią, z nią handlować, tak? Witaj. Sir Blakemore jest naprawdę dobrze poinformowany. Rzeczywiście wytwarzam miód, o którym mówi się, że ma niezwykłe właściwości lecznicze. Dam ci trochę, jeśli zrobisz coś dla mnie. Okej. Cóż takiego? Okropny sztorm mocno uszkodził moją stację badawczą, a nie mogę ściąć żadnych drzew, aby dokonać napraw. Należą one do wyjątkowych i bardzo rzadkich gatunków. Jeśli dostarczysz mi trochę drewna, dam ci miód. Aha, jeśli mógłbyś dać mi jakieś narzędzia, byłabym bardzo wdzięczna. Nie ma sprawy. Narzędzia, miód. 25 ton drewna, 12 ton narzędzi. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Dobrze. Jaka tutaj jest sytuacja? Myślę, że możemy sobie dobudować troszeczkę. Mówi się, że stan zdrowia jej wysokości jeszcze się pogorszył. Bez leku będzie zgubiona. Liczę na ciebie.
No, spokojnie. Ja też nie chcę przesadzić na początku. Są te drogi jakoś pobudowane tak dziwnie troszkę, ale... Okej, myślę, że to na razie tyle wystarczy. Zadowolenie możemy sobie spokojnie tutaj dać na wyższy, na niższy, ten wyższy poziom. Co ty tam robisz tyle czasu? Potrzebuję mieć... O, już, już, gdzie mój okręt? Płynie przecież. A! Tonik! Ja niestety nie mam dobrych wiadomości. Zbuduj gabinet dla Blackmora. Gdzie jest gabinet? Gabinet. Zbuduj gabinet dla Sir Blackmora. Obywatele. Okej. Jeszcze nie ma obywateli, więc musimy tutaj zwiększyć. No, tak myślałem, że to będzie na tym właśnie polegało. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Osadnicy budują się. Nowe towary, świeżo dostarczone. Spionier. Edukacja, alkohol, wyroby tytoniowe. Pytanie, czy na tej wyspie tu produkować ten tytoń? Ja bym to chyba zrobił na tej wyspie. I później statkami przewoził. Pytanie, czy mam jakieś... Tu jeszcze u góry jest też wyspa fajna. Żeby tam nie tracić miejsca. Natomiast zastanawiam się, czy mamy tutaj... Nie mamy chyba. Nie mamy niestety, nie widzę. Czy mamy jakiś... O, tu jest ten... Mała stocznia. 500... Dobra, mała stocznia by się przydała. Bo to nasz okręt flagowy, nie będziemy go tak wykorzystywać tutaj cały czas. Jeszcze sobie zróbmy tam ścieżkę, chociaż nie wiem, czy jest potrzebna do stoczni, ale zbudujmy. I zbudujmy sobie mały okręt handlowy. Możemy sobie jeszcze tak, jak to tam było, ile tam było tych narzędzi? Ile to było tych narzędzi? 25 ton na drewna. 25 ton drewna i 12 narzędzi. Nie ma sprawy. Pojedziemy sobie do tej naszej zleceniodawczyni. I trochę mapy jeszcze bym tutaj mi korci, żeby odsłonić. Zbudujmy sobie najpierw to. O, tu jest jeszcze potencjał dobry na domy. Dobrze. Okręt ukończony. Mały okręt handlowy. I to jest fajne. Weźmiemy sobie troszeczkę narzędzi, a właściwie wszystkie. Rozumiano! Nowy kurs! I przeniesiemy się tutaj na tą wyspę u góry. Chociaż czy ta wyspa... Może by ta wystarczyła nawet. Tu jest jeszcze jakiś surowiec. Marmur. Dobra, nie. Na górę. Na górę. Płyniemy na górę. Zrozumiano! Zrozumiano! I tutaj zbudujemy plantację. Tu jest jeszcze to. Chmiel. Dobrze. Z chmielu będziemy produkować alkohol. Plantacja chmielu. Okej, wymaga chmielu i produkuje piwko i to będziemy, i później to piwko będziemy transportować z powrotem. Myślę, że to jest dobry plan. Zaoszczędzimy troszeczkę miejsca na nasze budynki. Chociaż myślę, że tutaj chyba na szczęście nie chodzi o ilość tych mieszkańców, tylko żeby się w ogóle pojawili pionierzy. I to jest racjonalniejsze do zrobienia niż jakaś konkretna ilość. Chociaż jest też niepokojące, mój debet. Ile potrzebujemy? O, chyba za mało wziąłem tego.
A, drewno 6. Dobra, szybko wracamy. Na szczęście tutaj pracują jak szaleni. Co tu nam ubywa? Wszystko to, co ważniejsze, rośnie. Więc tu się tym nie przejmował. Mamy dużo surowego drewna, surowego żelaza w magazynie. Można by zbudować jeszcze jeden warsztat. Ale pytanie, czy to... Dobra, na razie zostawmy to, tak jest. Gdzie jest mój okręt flagowy? Napełnia twój magazyn alkoholem. O, przybył wóz z piwem, super. To spowoduje, że nam się pojawi więcej zaraz opcji. Robi się! Dobrze, wypływaj, wypływaj. Zrozumiano! Wytyczyć kurs! Gdzie jest ten? Tu jest. Robi się! Dobrze, płyńmy sobie. O, super. Jest, jest, jest. Tak jak, alkohol jest, wyroby tytoniowe. Potrzebujemy tytoń. Gdzie był tytoń? Tutaj jest tytoń, tak? Ziarno i tytoń, ok. Tą wyspę musimy sobie też bardzo pilnie zająć. To też za chwileczkę zrobimy. Tylko najpierw skupimy się na rozbudowie tutaj tej wyspy. Ciach. Proszę bardzo. I budujemy. Tutaj będzie tylko plantacja. Aha, jeszcze cegły. Jeszcze zobaczę. Narzędzia i cegły. Wytyczyć kurs! No dobrze. Wracamy. Mogłem od razu spojrzeć. Ale mamy dużo cegieł. Spokojnie. Damy radę. Minus 15. Prawie udało mi się już ten budżet zrównoważyć. Ja tu może bym zrobił, żebyśmy kupowali na razie troszeczkę narzędzi, ale tak niedużo. Nie. Chociaż dobra, zostawmy to tak. I wypływamy szybko. To jest ta pierwsza wyspa. Znaczy powiem tak, najbardziej lubię te plansze, w których od podstaw budujemy tą swoją całą strukturę, ponieważ w takiej tutaj rozgrywce, jak tutaj jest, to nigdy nie wiem do końca, które budynki mam. Łatwo po tym niepotrzebnie tracić zasoby. Dobra. Dobrze, i teraz tak, od razu lecimy tu, ciach. Proszę bardzo. Tu produkujemy już coś. I z tego będziemy robić alkohol. Proszę. Alkohol. I jeszcze ten chmiel damy tutaj. O, może tak. Tak. Tu sytuacja wygląda. Są jeszcze jakieś kwiatki, ale na razie nie będziemy chyba tego budować. Jeszcze może plantację jedną chmielu. Zrobimy tutaj. Nie wiem ile, jaki ten budynek ma. Ale to zrobimy tak. Dobrze, resztę na razie narzędzi zabieramy. Chociaż te cegły to mi nie są potrzebne. Zasiedlimy sobie następną wyspę. Sukna, tak? No, no spokojnie, sukna na razie nie mamy. Chata tkaczy wytwarza sukno. Dobra, zobaczmy jaka sytuacja jest tutaj. Czemu tego sukna nie mamy? Aha, ferma owiec. Dobrze, robimy to jeszcze tak. Ja widzę, że te budynki nie mają w ogóle podłączenia.
jest za mało tego surowca. One z tego wynika nie wymagają podłączenia do drogi. Te budynki. Wóz z piwem zmierza do kolejnego miasta. Dobra, nie ma sprawy. Zobaczmy, gdzie te sukno, magazyn. Zawartość twojego magazynu nigdy mnie nie rozczarowuje. Okej, okay, sprzedał trochę narzędzi. To cieszy. My sobie dalej pojedziemy teraz, tak. Weźmiemy znowu drewno. Jeszcze zobaczę, czego potrzebujemy do produkcji tego tytoniu. Cegły też. Tak jak myślałem. Weźmiemy sobie trochę cegieł. Nowy kurs! I tą wyspę z tytoniem zasiedlimy sobie. Tutaj nam ładnie będzie rosło za chwilę. Chociaż ja trzeba to właściwie robię tym statkiem. Dobra, i możemy już właściwie z niego. On się nazywa Mewa. Z niego sobie możemy już zrobić. Gdzie jest ta mapa? Tu. Zrobimy sobie. Tak, z tego. Magazyn. Jeszcze raz to pozamykamy wszystko. Szlak handlowy. Dobra. Przede wszystkim tu. Załadunek. Będziemy ładować piwo. A później tu będziemy wyładowywać piwo. Statek Mewa. Okręt przydzielony. Ruszaj. Nasz drugi okręt flagowy, który jest tutaj. Nowy kurs! Jego możemy sobie wysłać do naszego. Aha! Tutaj potrzebowała tą misję. Jesteś! Chciałaś, tak? Misja. Czemu ta misja sama się nie skończyła? 12 ton narzędzi, 25 ton drewna. Dzięki tobie moje badania mogą być kontynuowane. O, super. Mamy ten miód. Dobrze, wracamy sobie na nasz okręt, na naszą wyspę, a tutaj sobie zbudujemy teraz tak. Przede wszystkim... A, tytoń. Plantacja tytoniu. To jest najistotniejsza rzecz. Nie wiem, ja zawsze robię te drogi. Nie wiem, one są niepotrzebne chyba. Ale jakoś tak mam wrażenie, że to by było takie. I tutaj sobie jeszcze jeden. A, zostawię na razie bez tej drogi. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. Mogę jeszcze jeden. Narzędzi nie ma. Narzędzi nie ma, to tutaj jeszcze może coś potniemy sobie. Jak już tak. Muzykanci ożywiają życie w twojej osadzie. Muzykanci ożywiają życie w twojej osadzie. Tu niech się produkuje. Mamy duży debet. Duży debecik. Dobrze, piwo byłoby już zaspokojone. Potrzeba jeszcze edukacji, jest, widzę. Trzeba edukacji, na razie nie mam odblok... A jest tutaj, jest, przepraszam bardzo, złote monety, szkoła. Możemy sobie to zrobić, zrobimy to tu. Pobudujemy jeszcze. Co tutaj jest? Magazyn. A czy ja tu potrzebuję magazyn? Chyba nie. Tu sobie zrobimy jeszcze budynki.
edukacja jest zapewniona, to możemy sobie podnieść teraz zadowolenie. Tak samo naszych wieśniaków. Dobrze, jest euforia. Dobrze, została mi jeszcze jedna rzecz. To zajmuje wieki! Może powinienem był wyruszyć sam? Dobra. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze, bo dodamy tutaj jeszcze jeden magazyn. Ale zrobimy to tak. Ten magazyn... Okej, dodamy jeszcze magazyn, jeden. Ach. Więc przede wszystkim tak, tutaj sobie ładujemy piwko. Później jedziemy tutaj. Mieszka teraz ponad 500 mieszkańców. Ładujemy tutaj fajki. A tutaj wyładowujemy piwo, wyładowujemy fajki. Logiczne, tak? Wszystko działa. Jeszcze sobie sprawdzę, czy to zapisało. Ładujemy fajki, ładujemy alkohol, ładujemy fajki, władowujemy piwo, wyładowujemy fajki. Pięknie jest. 129. Powinno nam to teraz pomóc. Tu mamy ten miód. Ach! Miód! Jest miód. Proszę Państwa, jest miód. Kakao na południowym wschodzie. Czyli na dole gdzieś. Płyniemy. Gdzieś po prawej stronie. Z mojej perspektywy. I oto wyspa została odkryta. Proszę Państwa, mamy... Tula, tu jest ta wyspa. Pewnie on będzie chciał kakao. Mam nadzieję, że nie muszę dla niego nic strasznego zrobić. Na razie bardzo ta plansza jest przyjemna. Kakao do leku? Tak. Chcielibyśmy ci pomóc, ale długotrwała susza zagraża naszym zbiorom. Zapas towarów kurczy się. Słyszałem o Indianach na północnym zachodzie, którzy umieją przyzywać deszcz tańcem. Odnajdź tych ludzi i poproś ich o pomoc. W zamian... Ofiarujemy ci dużo kakao. Tak, wodzu? Nie ma sprawy. Tu jest jeszcze jedna wyspa. Ja bym tutaj na tej wyspie chyba też coś zrobił, bo tutaj brakuje tego sukna. W twoim mieście są teraz obywatele, proszę państwa. Mamy obywateli. Wow! Co tu się dzieje? Nie mamy strażaków? Aha. O, dobra, strażacy. Musimy zbudować strażaków. Zapomniałem, że tu jest też rozwinięta. Właśnie taka rozbudowa planszy. Tu sobie jeszcze dołożymy parę tych budynków. Aż się proszą. Piękne miejsce zrobione. Minus 89. Tu jeszcze może. Ciach. Mamy obywateli, proszę Państwa. Oni mają znowu jeszcze inne potrzeby. Na razie to zostawmy. Nie będziemy się tym teraz zajmować. Skupmy się tak. Ten okręt. Musimy jak najszybciej pomóc jej wysokości. Tu jest jeszcze fajna wyspa. Wow, jaka duża. Nie da się tracić więcej czasu. No spokojnie. Wytyczyć kurs. Szukamy tych Indian. O, mamy tu jeszcze jakieś surowce. Porzucone. Nowy kurs. Remiza strażacka jest ukończona. O, chata tkacza, to jest świetna rzecz. I tu u siebie. Musimy teraz troszeczkę zwiększyć nasz skład, więc będziemy sprzedawać. Co my tu mamy nadprodukcję? Czego?
Nadprodukcja jest stali. Sprzedajmy sobie tej stali trochę. Sprzedajmy też drewna, dosyć dużo produkujemy. Piwa jest mało. No tu na razie szału nie ma, na razie tylko to. Mamy nadwyżkę. Zrozumiano! O, jest, jest, są Indianie. Zobaczmy, co tu mamy. Tetonka, witam cię w swojej wiosce. Chcesz, abyśmy przywołali wodę z nieba dla twoich przyjaciół Azteków? Czemu mielibyśmy to zrobić? Poza żądaniami nie masz wiele do zaoferowania, blada twarzy. Skąd taka agresja? Nie złoszczą się na ciebie, ale musisz pokazać nam swoją dobrą wolę. Zdobądź broń, blade Tonki, a wykonamy dla ciebie taniec deszczu. Dobra, nie ma sprawy. Nie ma sprawy, po co takie nerwy? Tutaj sobie odsłonimy jeszcze tą mapę. Może znajdziemy jakieś... ukończone. Centrum nauki. Jakich towarów brakuje? To jest ciekawe. Ale myślę, że to spowoduje nam teraz wzrost tej... O, okej, okay, trochę rośnie. Wytniemy trochę tego. 130%. Nie jest źle. O, tu jeszcze jest wyspa. Jaka duża, ładna. Nowy kurs! Pięknie. Jeszcze popłyniemy do góry. Nowy kurs! A jeszcze ryby. O, nam maleją też ryby, proszę państwa. Ryby to jest kluczowy składnik. Wizyta u ciebie naprawdę się opłaciła. Tu sobie zróbmy ryby. Jeżeli by zabrakło, to gwałtownie by się niezadowolenie zwiększyło. Natomiast ten tkacz to też mnie trochę tutaj niepokoi. Zapas towarów kurczy się. Zrobimy jeszcze jedną chatę tkacza. Ja tu jednak te drogi pobuduję. Nie wiem, jakieś mam wątpliwości, czy o to tak może być, że nie ma żadnego połączenia. No to przyspieszy też produkcję. O, już tutaj coś się dzieje. Dobra, fajki i to to jest. Jeszcze sobie zobaczmy, czy tu możemy jakoś zwiększyć produkcję. Nie, nie mamy żadnych, widzę, elementów. Tu jest wszystko na styk. Więc to tak zostawmy. Trochę nam od nas odkupił. Jesteśmy tutaj. Narzędzi trochę też tutaj rzuciliśmy. Dobrze, i teraz tak, misja, broń, on chciał broń, broń, odlewnia armat, musi zostać odkryta, odlewnia armat, gdzie te armaty są, proszę państwa, tu, wymaga kolejnych badań, wymagany budynek, garnizon, o, to mogę sobie zwiększyć, o, super. Obniża... Dobra. Garnizon, tak? Dobrze, zbudujmy sobie garnizon. Potrzebujemy 20 cegieł. Teraz nasze budynki się rozbudowują intensywnie. Niestety spowoduje to też wzrost konsumpcji, więc tutaj trzeba uważać. Ja najchętniej bym teraz zablokował. Okej. O, nie będą się rozbudowywać. Na razie trochę to wstrzymamy, bo musimy zbudować ten garnizon. W międzyczasie... To jest fajne, ten rozwój tutaj, to jest ciekawe. Ja tu mam kawusie. Anno i kawa, pamiętajcie. Jeszcze nie powiedziałem o przygodach, jakie miałem z odpaleniem tej gry. Na samym początku o tym zacząłem wspominać. Włożyłem płytę do napędu, nie czytało tej płyty. Brakuje pewnych towarów. Sukna. Czemu brakuje towarów sukna? Dużo jest sukna, 12 jest sukna. Jeszcze brakuje sukna.
produkuje sukno ładnie. No ale jak takie jest nastawienie, zbudujmy jeszcze jeden. Dobra. 8. Tu jest ona, kopalnia gliny. Więc tak, włożyłem płytę do napędu, nie czytało tej płyty. Płyta była porysowana i brudna. Później rozwiązałem ten problem, zainstalowałem tą grę. Nie chciała się uruchomić. Też to rozwiązałem. Potem okazało się, że na płycie jeszcze jest zabezpieczenie, bo gra jest na 10 lat, ma ponad 10 lat. System zabezpieczeń nie chciał się połączyć u mnie i dopuścić mnie do uruchomienia tej gry, a legalna jest gra. Mam legalną grę. Gram tylko w legalne oprogramowanie. Żadnego piractwa nie uznaję. Więc tutaj rozwiązałem to wszystko. Straciłem na to 2 godziny, ale na ten temat zrobiłem aż film na YouTubie, zapraszam. Myślę, że jeden z lepszych filmów, jakie zrobiłem. Dosyć branżowy, no bo o tym, jak uruchomić stare gry z serii Super Seller. Była taka seria. Czy to widać? O, jest odwrotnie trochę teraz. Super Seller wydawała to Senega. I Anno tam w ogóle ma specyfikę, bo jest zabezpieczona płyta takim zabezpieczeniem Tenga. Ale troszeczkę internet mi pomógł i zebrałem te wszystkie informacje, jak to wszystko rozwiązać razem. Aha, a czemu nie wytwarza? Czemu nie wytwarzasz żadnych towarów? Czemu nie wytwarzasz, kolego? Sprzedaj. A, bo jest pewny magazyn. No i to rozumiemy. I będziemy sprzedawać. Zostawmy tutaj z 14, a resztę, chłopie, sprzedawaj. Sprzedawaj. Tu jeszcze te magazyny się rozbudowywało, ale nie będę się tym teraz zajmował. 17. 17. 600. Wynalazca przyspiesza projekty badawcze. Wow, super. I to jest piękne. Zobaczmy, co my tu możemy jeszcze wynaleźć ciekawego. Moglibyśmy. Nabrzeże. Co to robi? Loża. Kieszonkowiec, a aha, dobrze, to za chwileczkę zrobimy. Brakuje pewnych towarów. Tytoniowe wyroby, jak to brakuje? 6 jest. Dobra, skoczymy sobie na tamtą wyspę jeszcze raz jednak. Musimy tutaj zwiększyć produkcję tych wyrobów tytoniowych. Pracuje pewnie na maksa. Ale nie martwmy się, zaraz to zwiększymy ładnie. Robimy tak. Tu jeszcze tak. Plantacja tytoniu jeszcze tu. I jeszcze jeden tu. Co jest? Narzędzia, no nie. Zrozumiano! Szybko, szybko. Na szczęście wyspa jest blisko, więc nie będzie problemu. Dobrze. Rośnie nam kapitał budżetowy, więc się tym też nie przejmuję. A i nie w tą stronę. I tu sobie jeszcze zbudujmy jedną. O, tak. I tu jeszcze bym zrobił teraz taki manewr. Bo tu zdaje się jest jeszcze miejsce. Tak mówiłem, pewnie nie trzeba robić tego tak jak ja, ale ja tak robię. To nam powinno zwiększyć produkcję tytoniu.
Dobrze, weźmiemy jeszcze sobie ten... Oj, chodź tutaj kolego, chodź. Bo czuję, że nam będzie potrzebne. Te cegły weźmiemy je z powrotem. Zrozumiano! Dobrze, i zbudujmy teraz ten garnizon. Tutaj ci się nie rozwijają. Aha, nie ma zasięgu kościoła. Możemy to naprawić łatwo. Gdzie jest ten kościółek? Tu. O. Zbudujmy to. Nowy kurs! Dobrze, i teraz garnizon. Garnizon, dwójka, gdzie ten garnizon? Tak, dwójka to była? Muszę to sprawdzić jeszcze raz. Tak, garnizon 2. Potrzebny jest garnizon drugi, tu ten. Gdzie by tutaj cię zainstalować, kolego? Tu jest... No może tu. No tak sobie z boku będzie ładnie stał. Mamy garnizon. Odlewnia armat. Robi się. Tutaj obniża potrzeby żywnościowe. Ale tu by się przydało teraz coś. Remiza strażacka. Tu jest ta remiza. Ją by tutaj koniecznie należało zbudować. Udało mi się zaoszczędzić nieco pieniędzy, które dał mi skarbnik wow. na wyprodukowanie leku. 3000 monet dostałem. O stary, tu musimy podnieść. I tutaj koniecznie jeszcze dobudować. Oj. Przepraszam bardzo. Nie chciałem. No, tak. Tu, tak. Tu tak. Blisko ładnie fermy owiec. I możemy teraz uwolnić rozwój. To nam powinno spowodować... Dobrze, tutaj remiza strażacka już jest. Garnizon też jest. Dobrze. Tu mamy tak. Statek kuriercki umożliwia kupno towaru od wolnego kupca. Mhm. Dobrze, zostawmy to na razie. Jeszcze jednego zbudujemy. Jak tam nasze... zapasy. Sukno. 24, ale rośnie. Ryby maleją. O, panie. Badania nad nowym budynkiem zakończone. Mhm. To sobie tutaj zrobimy. Magazyn. Tu jeszcze robimy ryby. Tak jak mówiłem, ryby to jest kluczowy, podstawowy surowiec. Tu nie można lekceważyć tego, bo jeżeli nam to zacznie gwałtownie spadać... Co tu mamy jeszcze? Ryby. Dobrze, tu już... Tego jest dużo. Mało jest piwa jeszcze. Tu jest stabilnie. Wynalazca kontynuuje swoje podróże. No i dobrze. Dobrze, zrobimy sobie jeszcze tak. Tu, aha, bo uwolniłem te... Chodzi mi tylko, żeby dojść do poziomu... No właśnie. Wstrzymamy sobie awans. No to nie o to mi chodzi, żeby tutaj było dużo ludzi. Musimy teraz... zrobić odlewnie armat. To jest to. Cegła 10, narzędzie... narzędzia 10. I to jest tutaj dla nas dobre. Dobra informacja. Tu by się przydało. Handelek jakoś idzie. No okej, okay, coś tam sprzedaje. Coś tam sprzedajemy. Tu by też się przydało troszkę posprzedawać tego. Nie potrzebujemy aż tyle. Mamy minus 3. Cegły 10. Drewno też sprzedał. Minus 1. Prawie jesteśmy już na plusie.
Przyspieszymy sobie jeszcze ten czas. 3 plus, żeby szybciej zgromadzić narzędzia. Narzędzia i cegły. Wstrzymałem opcję rozbudowy, więc nie powinno być problemu teraz. Brakuje pewnych towarów. Wyroby tytoniowe, no wiem, ale spokojnie. Nie będziemy się tym na razie zastanawiać nad tym. On potrzebuje na pewno żelaza. Pogodamy. I drewna. To sobie teraz tutaj wstrzymamy to. Czy troszkę zostawimy, niech tam trochę rośnie. Ile jeszcze ten browar potrzebuje? Jeszcze zobaczę. Cegły 5, narzędzia 4, drewno 4. Na granicy jesteśmy już. O, może tak zrobimy. A wieśniaków możemy podnieść spokojnie. Jest 15. To nam dra trochę czasu. Tu się produkuje. I jak tam stoimy z menu? Tetonce 5 ton, kakao, jak dostaną będzie taniec i sir Blackmora gabinet. Gdzie jest ten gabinet? Wieża armatnia, nabrzeże, plac. Towarów kurczy się. Wielorybnik. Wow. Gdzie jest ten gabinet? Interesy z tobą warte są długich podróży. Dobrze. Gdzie jest ten jego gabinet? Tego nie widzę. Dobrze, tym się będziemy później martwić. Najpierw zbudujmy to. Tu jeszcze zrobimy tak. Tak. I tak. Trochę narzędzi jeszcze by się przydało, tak. Dobra, może wystarczy. Zwiększymy sobie ilość tu produkcji. Bo tutaj zdaje się już nie możemy nic zwiększyć. Armaty już się produkują ładnie. No, piwa jest mało. Piwa jest mało i to musimy... Nad tym musimy popracować. Zwiększymy tutaj produkcję. O, tu jest, widzę, nadmiar, chociaż on nie jest w stanie tego wytworzyć. Ok. 40 aż, czyli wystarczy jak zrobię... Wystarczy jak na tej wyspie zbudujemy jeszcze jeden browar. To powinno też tutaj ładnie rozwiązać, albo nawet jeszcze jeden. Nie możemy jeszcze jednego. Więcej narzędzi potrzeba było. No, to na razie zostawmy to. Ale to nam też powinno ładnie już zwiększyć. Dobra, do tetonki teraz. On chciał tylko 5 ton. 5 ton. Więc to szybko zrobimy. Szybko, 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 szybko. No, pędź, pędź jak wiatr. To teraz do tetonki. I tu sobie uwolnimy to. Tu jest tetonka. Tu jest. Robi się! W innych częściach Hanno wystarczyło, kiedy się podjechało pod... Oj, to jeszcze. O. Trochę oświetlę swoją twarz. Kawa się już kończy. Dobrze, gramy sobie dalej na tetonki. Tetonka. Mam nadzieję, że to... jest niezadowolenie, bo nie ma piwa. Już jest piwo, chłopaki, już jest. Nie denerwować się, proszę zachować spokój. Proszę zachować spokój. Brakuje pewnych towarów. Wiem. Robię wszystko, co w mojej mocy, spokojnie. Jak tutaj produkcja? Lepiej. Dobrze. 11 teraz się mu udaje wydobyć z tego.
Tu bym też musiał za chwilę. Dobra, to się zajmie. Może to jest koniec planszy już, więc nie będę się tu wygłupiał. Kapitan pomaga zbudować... Nie zapominaj, że dopóki nie ma broni, dopóty nie ma deszczu. Broń! Bez broni nie możemy rozpocząć rytuału. A tak... Kuźnia broni. Musimy armaty wyłączyć. Armaty nam są niepotrzebne. Ale zostawię je, bo kto wie. Źle spojrzałem po prostu. Zaraz to naprawimy. Gdzie jest nasz kolega? Tu jest. To jest też zapas taki na sprzedaż. Jak będzie problem, to skoczę i sprzedam. I musimy sobie też tutaj jeszcze wyłączymy ten handel. O, nie. Jeszcze tu musimy popłynąć, zwiększymy sobie tutaj jeszcze ilość tych plantacji chmielu. Jak nasz magazyn? Złoty broni. Trzy już są. Pięknie. Już są trzy. I wstrzymujemy rozwój. Nie wiem, czy tam ktoś się jeszcze będzie chciał rozwijać, ale wstrzymujemy to. Dobrze, tu plantację chmielu jeszcze damy jedne tutaj. Tu jesteśmy na 100%. Zapas towarów kurczy się. Wow, jak to żywność. Ryby. Ryby. Podróż się opłaciła. No, to jest niedobra informacja, bo zaraz będzie panika. Ale zrobimy sobie tutaj jeszcze trochę ryb. Tu jeszcze zrobimy. Tak niespodziewanie. O, a nie ma narzędzi. A teraz wskoczą. Jesteśmy tu. Tu ciach. Proszę bardzo. Tu jeszcze zrobimy jedną. O, tu gdzieś. Wiem, że było trzy, nawet mi pokazało. O. Co jest? Narzędzia. Ktoś tu mi zużywa narzędzia, panie. Jest... Dobra, poczekamy chwilę. Aha, bo to potrzebuje narzędzi. Nie, to potrzebuje... żelaza. Czarna tylko. Czarna śmierć, rozprzestrzenie. Aaaa! Czarna śmierć. Lekarz. Narzędzia 4. Szybciej. Ha, w tym laboratorium mogę pracować. To jest jego laboratorium, okej. Na to bym nie wpadł, powiem szczerze. Robi się! Że to może być jego laboratorium, ale dobra, ryby są cztery. Mam nadzieję, że to będzie rosło teraz szybko, fajnie. Dobra, minus 37. Chodź tu, kolego, szybko. Tu jeszcze sobie te ryby. Chociaż chyba rośnie już teraz. Jeszcze zobaczymy. Dobra, rośnie. Wszystko rośnie. Więc nie ma, jest spokój. Bierzemy narzędzia, znaczy broń 5. Płyniemy. Mam nadzieję, że nie będzie misji następnej, żeby coś tutaj zaatakować, bo zdarzają tu się też tu jest wojna. Gdzieś tam na horyzoncie, kosztowna bardzo.
ale są też misje takie. Nowy kurs! Dobrze. Masz. Tetonka wykonuje dla ciebie taniec deszczu. Nowy kurs! Zrozumiano! I pada. Dwór aż kuczy od plotek. Niektóre... Dobra, płyń. A jak tutaj sytuacja? Alkoholu jest jeszcze cały czas za mało dla was. Ten deszcz bardzo nam pomógł. Szybko. Zobaczymy, co przywiozłeś. Robi się! Kakao. To jest chyba ostatnia część tej misji. Zobaczymy, czy będzie koniec, czy każą mi na przykład zaatakować jeszcze ich. Ale bardzo przyjemna misja. Bardzo fajna. Co my tu jeszcze mamy? Krużganek oświaty. Tu mogliśmy sobie rozwijać jeszcze inne fajne rzeczy. Świetnie! Udało ci się. Znakomicie dałeś sobie radę. Nie myślałem, że to będzie możliwe. W końcu mogę wrócić do pracy i sprawdzić recepturę na lek. Proszę życzyć mi szczęścia. Promocja! Eureka! Udało mi się! To było trudniejsze, niż mi się wydawało. Nie będę wdawał się w szczegóły. Najważniejsze, że mamy lek dla jej wysokości. Super. Dowiedziałem się, że płynie już po mnie statek. W końcu zauważono moją nieobecność na dworze. Myśl o mnie dobrze. Królowa i ja wiele ci zawdzięczamy. A teraz żegnaj. Winner. Pięknie, pięknie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Godzinka mi to zajęło. Jest. Dało się przejść. Proszę państwa, to była plansza 7. Mam nadzieję, że się podobały. Zostały 3. Po burzy. Huragan. O, wyścig. Przed księciem. O, na czas. Mam nadzieję, że nie aż tak to będzie szybkie. Powrót do dawnej chwały i chrzest bojowy. A, to będzie wojna. Dobrze. Nie ma sprawy. Dobrze. To na razie tyle. Dzięki za uwagę. Ja jeszcze pewnie dzisiaj się pojawię na streamie. Jak ktoś to oglądał, to zapraszam na obserwację. Dzięki za uwagę. Hej.